Dziś otwarto dwie placówki, które powstały w miejscu dawnego szkolnego internatu w Parku Sanguszków. Hotel Słoneczne Wzgórze, prowadzony przez osoby niepełnosprawne i ośrodek wytchnieniowy wspierający opiekunów przewlekle chorych Bezpieczna Przystań. Długo czekaliśmy na ten dzień wszyscy rzeczywiście. Od października ubiegłego roku, kiedy obiekt został oddany do wyposażenia, no to wyposażenie jakby w tym momencie się skończyło. Potrzebujemy teraz troszeczkę czasu na to, żeby złapać rytm i wkrótce ruszymy z pełną parą. Zatrudniamy ponad 40 osób, z czego ponad 30 to są osoby niepełnosprawne. Tu mamy lepsze warunki niż w poprzedniej pracy po prostu i tu mi się praca po prostu spodobała wśród osób niepełnosprawnych. Z tym się mogłem zaprzyjaźnić, zakumplować i to jest dla mnie wielka przyjemność. Mamy też sale rehabilitacyjne, które nam pomagają też w ćwiczeniach, w dosięganiu się nam po prostu, żebyśmy byli też sprawni troszeczkę do tej pracy i w ogóle to nam po prostu pomaga. Też odpocząć, zrelaksować się troszeczkę i dlatego. Te osoby są zatrudnione w charakterze tak jak możemy znaleźć pracowników w działalności hotelarskiej i gastronomicznej, czyli są kelnerami, kucharzami, pracują jako panie pokojowe na recepcji, ale mamy także pracowników, którzy pracują w biurach i także opiekunami częściowo są osoby niepełnosprawne. Obie placówki łączy wspólny adres, mają siedzibę w nowym budynku, który powstał w miejscu dawnego internatu przy ulicy Sanguszków 28A. Koszt budowy oraz wyposażenia hotelu i centrum wyniósł nieco ponad 28 milionów złotych. Ta kwota obejmuje również projekty szkoleniowe. Blisko 19 milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych, reszta to pieniądze z budżetu miasta.